wiecie, w końcu udało się przepchnąć wszystkie przewody. Już nic nie zwisa z korytek. Wszystko już jest przerzucone. Za szafami rak, za rozdzielnicami. Teraz czeka na swój czas, aby to wszystko połączyć. Pościągać izolację, wrzucić do złączek Wago. Tutaj na te przewody UTP to będą albo złączki LSA, albo z Easy Switcha. Jeszcze nie wiem, muszę policzyć, ile tak naprawdę potrzebuję, bo jeżeli będzie mnie Easy Switch kosztował majątek, to raczej pójdę w LSA, więc to muszę jeszcze ogarnąć. Tutaj przewody wszystkie sieciowe wyciągnąłem. Myślałem, że będzie ich więcej, nie jest ich aż tak dużo strasznie. No to są te na razie, co tylko są podłączone tak naprawdę. Nie ma jeszcze tych, co będą przychodzić z zewnątrz. Wszystkie czekają jeszcze na roty i na przejście. Więc tak to wygląda na tą chwilę. Tu możecie sobie zobaczyć, jest tam po prostu napchane. Jest zdecydowanie więcej po prawej stronie, więc tutaj będą chyba dwa pierwsze rzędy przeznaczone na te, na Wago, a pozostałe na te złączki LSA albo Easy Switch. Zobaczę. No, tam jako wszystko popchałem, powiązałem. No, zobaczymy, jak to będzie. Pospisywałem sobie wszystkie przewody, które są. Muszę to wszystko skonfrontować z moją listą pierwotną i zobaczyć, co się zmieniło, czego nie ma, co zostało dodane. Teraz spróbuję, żeby mi te sieciowe tu nie wisiały, to spróbuję je powkładać w patch panele, pogrupować sieciowe i od kamer, i to zrobię przy pomocy patch paneli. Już sobie powyciągałem. Nigdy tego jeszcze nie robiłem, więc to będzie mój pierwszy raz. Tak naprawdę. Kupiłem patch panela od prawie K6. Nie wiem, czy dobrze, czy nie. Są ok. Mają uziemienia dodatkowe. A jeszcze muszę uziemienie do szaf sprowadzić. No to zaraz to przyczepię przewód. I tak wyglądają. I to będziemy się bawić. Więc do zobaczenia. Cześć. Nie wiem, jak ten film będą, w jakiej kolejności będą leciały. Wcześniej pokazywałem, jak zamontowałem, jak wprowadziłem prąd do domu, do rozdzielnicy. Od tego czasu się trochę zmieniło. Nie wiem, nie pamiętam, czy nagrywałem poszczególne kawałki, czy nie. W każdym razie przepuściłem już wszystkie przewody. Udało mi się je zamontować. Teraz zajmuję się podłączaniem do złączek w zależności od podziału na różnicówki. Stworzyłem sobie, zaraz wam pokażę, stworzyłem sobie taki Excel, gdzie mam wypisane wszystkie obwody i tu mam połączone, podzielone na wyłączniki różnicowo-prądowe i w ten sposób teraz je podłączam. Więc do oglądania, staram się coś opowiedzieć w czasie tego. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, zaraz zobaczymy. W każdym razie będę musiał dokupić takie znaczniki z większą numeracją, bo mam tylko w sumie pojedyncze, ale by się przydało jeszcze więcej. Mogę chyba do 10 wrzucić na jeden ten. Jak jest więcej, to już nie mam tych pozostałych. No, będę po prostu dzielił numer różnicówki, numer obwodu w ten sposób.
chyba będzie coś widać. Dobra. No powiem wam, że te złączki są bardzo fajne. Pomagają dużo, dużo. Zobaczcie. To jest podłączony cały jeden obwód. U góry ma przewód ochronny, później jest fazowy i neutralny. I to jest jeden obwód. Później tylko stąd wychodzę przewodem fazowym do odpowiedniego zabezpieczenia i jest ok. Neutralny jest załatwiany przez tą złączkę, tutaj wchodzi z różnicowo-prądowego i później tu jest taka szyna montowana i każdy z tych można tu przesunąć, wpiąć w neutralny tor. Więc to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. A przewód ochronny jest rozwiązany poprzez, te złączki mają nie wiem, mam jakoś tutaj mają szynę ochronną, przewód ochronny mają połączony z tym, z tą klamrą, do której się przypina i przez tą szynę przechodzi, jest zmostkowany z przewodem ochronnym, który jest tam rozdzielony na górze. Ja dodatkowo będę miał puszczony na górną szynę i na dolną szynę taką złączkę też, która po prostu połączy wszystkie te przewody ochronne razem. To tak dodatkowo, nie muszę tego robić, ale zrobię. Dobra, następny to jest OZ5WZ. Trzeba znaleźć. Jest OZ5WZ. Ja go tam sobie wyciągnę. O. Niech on sobie wejdzie tutaj już obcięty. Tyle mi wystarczy. No i dobra, jest następny załatwiony. Tylko śmiecie się multiplikują. OZ6WZ. Gdzieś go widziałem. Jest. O.
Thank you.